dobry, nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Większość ludzi, która fascynuje się tematami słowiańskimi, jakoś ją ulokowuje albo w Polsce, albo na wschód od nas, a na zachód zapomina, że tereny Słowian przecież do Łaby dochodziły i tam też Słowianie byli. Więc bardzo bym prosił przedstawić się dla naszych słuchaczy. Dzień dobry, wszystkich witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że włączyliście mój podcast. Nazywam się Justyna Michniuk. Od 2008 roku badam Serbołużyczan, czyli taką pozostałość tych wszystkich Słowian na terenach obecnych Niemiec. Od 3 lat również mieszkam na Łużycach, Dolnych, w pięknym mieście Cottbus, Hesiebus albo po polsku Chociebusz. I oprócz Serbołużyczan mam również drugie inne zainteresowania, ale Serbołużyczanie przez to też, że mój mąż jest Serbołużyczaninem, jak gdyby stały się taką moją zarówno prywatną, jak i zawodową pasją, dlatego chętnie Wam coś o nich opowiem, coś prawdziwego, coś, czego nie usłyszycie na pewno od innych, tylko prawdę i całą prawdę. No właśnie, zagłębmy się troszeczkę w temat może Twojej osoby, bo Twoja pasja też wynika z wykształcenia, jakie zdobyłaś, tak chociażby się dowiedziałem. Jakbyś mogła powiedzieć, kim jesteś z wykształcenia? No i oczywiście opowiedzieć troszeczkę o Serbołużyczanach, bo no, tak jak na samym początku powiedziałem, nacja troszeczkę pomijana z racji tego, że widziana jest jako Słowianie, a przecież to jednak są Słowianie z krwi i kości. Problem ze Serbołużyczanami i z tą taką popularyzacją wiedzy na temat Serbołużyczan polega na tym, że w Polsce tym tematem zajmuje się naprawdę bardzo wiele osób, ale niestety, tak ja to powiem, ja to tak widzę, te osoby zajmują się tym tematem naukowo, a prac naukowych nie czyta nikt. W konferencjach naukowych bierze udział tylko wybrane grono osób. Ja jestem, no nie chwaląc się, albo nie wiem, czy tutaj jest się czym chwalić, jestem jedyną osobą, która w taki popularny sposób już od wielu lat szerzy wiedzę na temat Serbołużyczan. Reszta pisze prace naukowe. Mnie tak naprawdę już teraz to naukowe spojrzenie na Serbołużyczan praktycznie nie interesuje. Dlatego, że tak jak mówię, ono trafia tylko do wąskiej grupy odbiorców. Natomiast reszta osób, i to naprawdę nie jest mniejszość, często myśli, że Serbowie Łużyccy, ponieważ po polsku się mówi albo Serbołużyczanie, albo Serbowie Łużyccy, tak, są Serbami z Bałkanów. Tak? I już nawet usłyszałam kiedyś argument, jak ty możesz w ogóle tam z Serbami żyć, przecież oni wywołali wojnę na Bałkanach. Jest to bardzo ciekawe, ja nie wiedziałam, że Serbołużyczanie się tam mieszali w ten konflikt i rozpad Jugosławii, aczkolwiek no dobrze się czasem czegoś ciekawego, nowego dowiedzieć. Również kilka lat temu, chyba w 2019 roku, powstała taka inicjatywa Serbski Sejm, to jest Sejm Serbołużyczan, ponieważ Serbołużyczanie sami siebie nazywają Serbami, tak? Więc nazwa Serbski Sejm, czyli Sejm Serbołużyczan. I pod moim postem w języku polskim na ten temat były komentarze: o, jak dobrze, że Serbowie w końcu mają własny Sejm, bo ich tylu z Jugosławii po wojnie znalazło się w Niemczech. Pomyślałam sobie, no świetnie, drodzy ludzie, że mają własny Sejm, ale nie chodzi o tych Serbów, tak? Tylko o Serbołużyczan. Więc tutaj chciałabym podkreślić, że Serbołużyczanie i Serbowie z Bałkanów być może mają coś ze sobą genetycznie wspólnego, tego nie wiem. Natomiast są to dwa różne narody, dwa różne języki, dwie różne kultury i naprawdę oni nie są ani troszeczkę do siebie podobni, albo są do siebie tak podobni jak Polacy i Rosjanie, tak? Na tym takim poziomie prasłowiańskim, powiedzmy. A powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że w ogóle Serbowie z Bałkanów przyszli na tereny teraźniejszych Łużyc? No i najważniejsza rzecz, jak duże jest powinowactwo z plemionami słowiańskimi, czyli pod względem zwyczaju oraz języka? Znaczy, powiem szczerze, czy Serbowie z Bałkanów przyszli na te tereny, ja nie wiem, dlatego że ta geneza jak gdyby Serbołużyczan
Każdy ma swoją teorię i tych teorii jest wiele. Jest nawet jedna teoria, że Serbowie tu na Dolnych Łużycach, że ich język jest spokrewniony najbardziej z językiem słowackim, tudzież z gwarą tego pogranicza słowacko-polskiego i że oni z tych terenów przywędrowali, więc ja nie chcę tutaj się mieszać w żadne takie dyskusje, bo ja tego nie badam, ja tego nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o podobieństwa i różnice między Serbami łużyckimi a Serbami na Bałkanach, to tak jak mówię, to są małe sprawy, tak? To są, jeżeli chodzi o język, to tak jak we wszystkich, powiedzmy, językach słowiańskich mamy takie słowa, które zrozumie każdy, typu, nie wiem, owca, oczy, nos, tak? Te słowa wszędzie brzmią mniej więcej podobnie, bo to tak samo jest u Serbo-Łużyczan. Natomiast jeżeli chodzi o zwyczaje, tradycje, to ja tutaj nie widzę żadnych podobieństw, a mogę tutaj powiedzieć, że na Serbach z Bałkanów też się znam, dlatego że studiowałam język serbski i spędziłam masę czasu w Serbii. Więc no, znam te zwyczaje też od kuchni, mam wiele serbskich przyjaciół i o Serbii też troszeczkę od czasu do czasu coś piszę. Ale mówię, Serbo-Łużyczanie i Serbowie z Bałkanów to są zupełnie dwa światy, dwie kultury i też dwa podejścia różne do życia, tak? Dlatego że Serbo-Łużyczanie przez swoją historię, przez te wszystkie prześladowania, które ich spotkały też tutaj na terenach Niemiec, tak? Bo oni znajdowali się przez większość czasu w obrębie Niemiec, tak? Albo tych księstw niemieckich, dlatego że Niemcy też były rozbite, powiedzmy sobie, dzielnicowo, tak jak kiedyś Polska. I z tego uwarunkowania historycznego też biorą się dzisiejsze różnice pomiędzy górnymi a dolnymi Łużycami. Może od tego zacznę, że mamy trzy regiony. Górne Łużyce, Dolne Łużyce i taki region przechodni, mówi się, że to jest Hoyerswerda, czyli po serbsku Wojerecy, i Schleife, czyli po serbsku Slepo. Dlaczego się tak mówi? Dlatego, że ten region, jak gdyby, obok miejscowości Wojerecy i Slepo, wytworzył własną gwarę, taki dialekt przechodni i też ma kilka własnych takich tradycji, które nie występują zarówno na górnych, jak i na dolnych Łużycach. Górne Łużyce miały jak gdyby troszeczkę więcej szczęścia historycznie, dlatego że w roku 1815 przy podziale Saksonii te Górne Łużyce znalazły się, ich środkowa i południowa część zostały w tej Saksonii. Natomiast ta północna część i Łużyce Dolne zostały przyłączone do Prus. A nam wszystkim, nam większości, powiedzmy tak, którzy znają chociaż troszeczkę historię Polski, Prusy kojarzą się z czym? Kojarzą się przede wszystkim z germanizacją, tak? My to też znamy z terenów polskich. I tak też się stało z Łużycami Dolnymi. Dlatego, że Prusy tą germanizację już rozpoczęły bardzo wcześnie i bardzo intensywnie. A gdzie w tamtych czasach, w XIX wieku, tą germanizację rozpoczynano? Ono oczywiście wtedy w kościele, tak? Dlatego językiem kościoła luterańskiego stał się powolutku, krok po kroku, język niemiecki. A polityka szkolna była nastawiona w Prusach na całkowitą asymilację tej ludności słowiańskiej. Natomiast władze Saksonii, władze saskie, prowadziły troszeczkę bardziej elastyczną tą politykę germanizacyjną. Oczywiście też germanizowały, tak? Ale szły na takie, powiedzmy, małe ustępstwa i dzięki tym małym ustępstwom w Saksonii ta świadomość narodowa serbo-łużycka i ten język górno-łużycki zachowały się dużo lepiej niż ta kultura dolno-łużycka na Łużycach dolnych. Tak? Natomiast po roku 1871, czyli po zjednoczeniu Niemiec, tak, przez Ottona von Bismarcka, zarówno w Prusach, jak i w Saksonii ta polityka stała się oczywiście dużo bardziej agresywna, dlatego że wszystkie mniejszości dla zjednoczonych Niemiec były widziane jako zagrożenie, tak? Nie tylko Serbo-Łużyczanie, ale i inne narody, które sobie tutaj już od wieków żyli. Później oczywiście mamy te czasy przed I wojną światową, wtedy też mamy wiele różnych szykan, zarówno górno, jak i dolno-łużyckiego. No a później już oczywiście mamy Hitlera i całkowitą jak gdyby chęć zniszczenia tej kultury, prześladowania też łużyckich duchownych, ale i łużyckich takich aktywistów narodowych.
co jest ciekawe, w książkach znajdziemy na ten temat takie troszeczkę suche informacje, natomiast jedna taka informacja ciekawa znajduje się w autobiografii Marcina Nowaka-Niechońskiego. Marcin Nowak-Niechoński to jest bardzo znany zarówno rysownik, jak i pisarz, który zmarł w latach 90. I on pisze w swojej autobiografii, która jest naprawdę napisana takim bardzo fajnym, prostym językiem, że nauczyciele w jego czasach, jego młodości dostawali tak zwane Wendenzulage, czyli taki dodatek wendyjski, bo Serbo-Użyczanie też są nazywani po niemiecku Wendami, Wenden. I ci nauczyciele dostawali go za to, że na przykład bili dzieci, które mówiły po serbo-użytku, po prostu je lali. Tak? Jak się im udało dzieci oduczyć tego, żeby między sobą na przerwach czy gdzieś, nie wiem, przed szkołą albo w czasie jedzenia, w czasie takich no, małych jak gdyby spotkań, kiedy te dzieci nie miały lekcji, mówiły ze sobą po serbo-użytku, to oni dostawali za to więcej pieniędzy. Tak? To jest taki, to jest jeden z wielu przykładów. Tak? Natomiast jak mówię, Kościół odegrał dosyć ważną rolę w zachowaniu języka górnołużyckiego, dlatego że no, Górnołużyce w większości kojarzą się z katolicyzmem i to jest też prawda. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że na Górnołużycach mamy też ewangelików, bo po reformacji, wbrew pozorom, 90% Serbo-Użyczan przeszło na luteranizm, tak? Czyli prawie wszyscy, tak? Ale ci katolicy na Górnych Łużycach są jak gdyby bardziej widoczni, o tak? A tych luteranów na dobrą sprawę teraz już jest bardzo niewielu i oni nie są tacy, bym powiedziała, no nie są widoczni w tym życiu codziennym, też przez to, że oni jak gdyby do tego życia się tak nie przedzierają agresywnie, tak? O! Kościół katolicki, tak szczerze mówiąc, większość ludzi mówi, że niszczyło kulturę słowiańską. No, Serbo-Użyczanie też są kulturą słowiańską, a ludzie zapominają o tym, że to właśnie chyba właśnie dzięki Kościołowi katolickiemu te duże części kultury słowiańskiej przetrwały do naszych czasów. No część. Tak, tak, duża część, bo no nie dało się tego zniszczyć, więc trzeba było to zasymilować w jakikolwiek dokładnie sposób. I patrząc się w tej chwili na obrządki religijne, czy to u katolików, czy u, znaczy u rzymskokatolickich, czy u luteranów, to jednak ten obrządek jest taki, no, trochę pogański, bym powiedział, no, szczerze mówiąc. I dzisiaj chyba też troszeczkę sobie porozmawiamy o tym, bo za chwileczkę, raczej niedawno skończyły się święta Jare, czyli Wielkanoc dla katolików, dla Słowian wielkie święto odrodzenia przyrody i zbliżamy się do kulminacji najkrótszej nocy w roku oraz najdłuższego dnia w roku, czyli kulminacji słonecznej, przesilenia. To jest związane w wielu kulturach natywnych z pewnego rodzaju celebracją, z biesiadami różnego rodzaju, nie tylko i wyłącznie w kulturze słowiańskiej, ale gdzie tylko i wyłącznie człowiek istniał, to spojrzeć można właśnie na taką celebrację. No i proszę Ciebie właśnie o wytłumaczenie, jak to wygląda w Łużycach. U Serbo-Użyczan mamy taki piękny zwyczaj, który zachował się w tak zwaną obecnie Wigilię Świętego Jana, noc świętojańską, tak, letnie przesilenie słońca. Ma to wiele nazw. Nazywa się to jańskie rejtowanie, co można przetłumaczyć jako jazda konna w dniu Świętego Jana. Odbywa się ona obecnie tylko i wyłącznie w jednej miejscowości, w miejscowości Kassel, po dolnołużycku nazywa się ta miejscowość Kozle. Kiedyś ten zwyczaj był także znany w innych wsiach, był w nich rozpowszechniony tak powiedzmy sobie do połowy XIX wieku, ale zaginął stopniowo pod wpływem germanizacji. Jak to wygląda? W centrum zainteresowania tej jazdy w dniu Świętego Jana stoi tajemniczy jeździec. Ten jeździec ma symbolizować właśnie świętego Jana. Dlaczego świętego Jana, jeśli mówimy o zwyczaju pogańskim? Dlatego, że po chrystianizacji ten kościół katolicki nie mógł tego kultu zlikwidować i na swoje potrzeby w
V wieku ustanowił właśnie w tym dniu Dzień Pamięci o świętym Janie Chrzcicielu. I to jak gdyby zostało tak przejęte z tym przedchrześcijańskim obrządkiem. I ten jeździec, ten święty Jan, ma bardzo ciekawy strój. To jest strój uwity z chabrów i ma na sobie piękną koronę z różnych kwiatów sezonowych, między innymi z lilii wodnych. Dlaczego z lilii wodnych? Do tego jeszcze powrócę. Ten strój jest bardzo ciężko przygotować, ale też bardzo ciężko nosić, dlatego że on jest bardzo po pierwsze niewygodny, ciężko się w nim oddycha, a ten człowiek, który odgrywa rolę świętego Jana, musi jeszcze w tym stroju jechać na koniu, galopować i na tym koniu się przez pewien czas utrzymać, tak? No nie jest to łatwe zadanie. Wracając do tego dnia świętego Jana. Serbowie Łużyccy święcili ten dzień w ten szczególny sposób, ale niestety nie zachowały się źródła, które powiedziałyby nam dlaczego i skąd wzięła się taka, a nie inna tradycja. Żaden badacz nigdzie o tym nie wspomniał, nie ma o tym jak gdyby żadnej wzmianki, dlatego obecnie opieramy się tylko na takich strzępkach informacji, na jakichś starych także filmach. Jest jeden film o tym jańskim rajtowaniu z lat 50. bodajże i na jakichś tam przekazach od osób, które coś tam jeszcze pamiętają, ale wiadomo, że to są takie przekazy sprzed 70 lat, tak, nie sprzed 500. Dlatego niestety do końca nie można wytłumaczyć, skąd to się wzięło i dlaczego jest tak, jak jest. Chabry w stroju świętego Jana to były od zawsze kwiaty o takich cechach magicznych, leczniczych. Według tych wierzeń ludowych one mają pomagać na wiele różnorodnych chorób. Jeżeli chodzi zaś o te lilie wodne, które są w koronie tego jeźdźca, to ważne jest, że te lilie muszą być zebrane przez kobiety i ważne jest, że mogą być zebrane tylko w dzień tego jańskiego rajtowania o świcie, czyli przed wschodem słońca. Lilie tutaj na Łużycach, trzeba wiedzieć, że Łużyce to jest taki obszar, na którym zawsze niby jest woda, tak, bo są bagna, jest szprewa i tak dalej, ale tutaj te opady były zawsze bardzo oszczędne, więc woda była tutaj zawsze bardzo cenna. I te lilie symbolizują właśnie życiodajną wodę, a wiadomo, bez wody nie mogły się udać zbiory, a to z kolei tutaj jest region rolniczy, więc ta woda była po prostu czymś, powiedzmy sobie, rzadkim, jeżeli chodzi o opady, ale niezbędnym, żeby ci ludzie mogli wyżywić siebie i swoje rodziny. Dlatego te lilie są w tej koronie, aby właśnie te zbiory się udały, aby spadł deszcz, aby te wszystkie warzywa, owoce nam pięknie urosły. W dzisiejszych czasach są plecione trzy korony. Kiedyś prawdopodobnie była tylko jedna pleciona, tego też do końca nie wiemy. Dziś plecione są trzy, jedna właśnie dla jeźdźca Jana. Ona później zostanie porozrywana przez dziki tłum, o czym opowiem. Druga to jest nagroda dla tego mężczyzny, który zdecydował się odegrać tą rolę, on ją dostaje. A trzecia jest dla zeszłorocznego, tak zwanego starego Jana, czyli dla kogoś, kto tą rolę odgrywał rok wcześniej. No rzadko się zdarza, że ktoś to dwa razy zrobi, bo to jest dosyć niebezpieczne w dzisiejszych czasach, o czym za chwileczkę jeszcze opowiem. Kiedyś ten zwyczaj, to wiemy właśnie między innymi z tego filmu czarno-białego, miał całkowicie inną formę, to znaczy Jan i jego kompanii, również na koniach, oni kilka rund kręcili przez taki środek wsi, zawsze wieś miał jakiś tam środek, gdzie stał jakiś kamień albo pomnik, albo jakieś drzewo stare i oni tam kręcili kilka rund, a ludzie ze wsi próbowali, tak, ludzie ze wsi, no mężczyźni, prawda, tak, kobiety się tam raczej nie rzucały, dzisiaj się rzucają wszyscy, mężczyźni próbowali tego Jana zrzucić z konia, bo na tym polega ten zwyczaj, że ten Jan ma coraz mniej kompanów przy każdej rundzie, kiedy jeździ i dziki tłum próbuje go zrzucić z konia, a kiedy już rzuci tego Jana z konia, to rozrywa całe jego ubranie, czyli ten strój z chabrów i rozrywa jego koronę, to znaczy rzuca się na tego biednego człowieka, tak? To jest pole walki, to jest dosłownie pole walki i te kwiaty zabiera ze sobą. Kiedyś ludzie te kwiaty zdobyczne przechowywali w domach, przechowywali na strychach aż do następnego roku i one im miały właśnie przynieść zdrowie, dobre zbiory i jakieś takie szczęście
ogólne dla domu. Dzisiaj właśnie to ta jazda w Dniu Świętego Jana to jest widowisko. Są sprzedawane na nią bilety, są trybuny i jest arena, powiedzmy sobie szczerze. I po tej, no powiedzmy to tak bardziej no szumnie mówię, arena, no taki pola, na których te osoby jeżdżą, ale są też barierki, żeby się nikomu nic nie stało. Wiadomo, jak to jest w dzisiejszych czasach, ale sprzedawane są bilety, także to jest płatne, żeby zobaczyć tą jazdę w Dniu Świętego Jana, trzeba wyłożyć kilka eurosów. I ten Jan na początku jest wprowadzany, wszyscy się cieszą, wszyscy na niego patrzą i on jeździ sobie tam i z powrotem, tam i z powrotem przez tą arenę i ma coraz mniej towarzyszy, tak? Bo ci towarzysze go bronią przed ludźmi. A na tą arenę w każdej chwili kto chce może wyjść, żeby tego człowieka zrzucić z konia. No ja muszę przyznać, że ja byłam przerażona tym, dlatego że bałam się, że ktoś mu skręci po prostu kark. Dlatego, że ci ludzie są bardzo agresywni, naprawdę. I w momencie, kiedy ten człowiek spada z konia, bo ktoś go zrzucił, tak, bo już jedzie sam powiedzmy i nie ma go kto obronić, a jemu jest gorąco w tym stroju, ludzie nie oszukujmy się, on nie ma siły już, tak. Ja myślę, że on sam nawet już chce, żeby go zrzucili z tego konia, to w tym momencie wszyscy, dzieci, kobiety, starcy, wszyscy rzucają się na tego człowieka i drą z niego te kwiaty. Mi się udało, no ja się nie rzuciłam na niego, tylko poczekałam, aż inni to zrobią i udało mi się też kilka habrów tam dostać w jego stroju i przechowuję też, przyznam szczerze, dwa takie kwiaty w domu zabobonnie i też jeden podarowałam swojej przyjaciółce na szczęście. Nie wiem, czy mi to szczęście przyniosło, aczkolwiek no jest to coś, co warto zobaczyć, bo jak mówię, przyjmuję to co prawda troszeczkę inną formę niż kiedyś, ale jest to dosyć ciekawe. I dlaczego ten zwyczaj się zachował? Dlatego, że od roku 1999 Towarzystwo dla Pielęgnacji Tradycji w Kozle, Traditionsverein Kozle, organizuje te właśnie jańskie rajtowanie, ale organizuje również taką uroczystą procesję młodych dziewczyn i dzieci, które wiodą tego jeźdźca, tych jeźdźców na to miejsce, gdzie będą jechać. Warto tu zaznaczyć, że te młode kobiety i te dzieci są ubrane w przepiękne stroje, tylko uwaga, to nie są żadne stroje ludowe. To jest wymyślony zupełnie przez kogoś strój. Nie wiadomo skąd on się wziął, to jest wytwór fantazji, tak? A wiele oczywiście turystów, ale też miejscowych ludzi, którzy nie mają pojęcia o Serbołużyczanach, tylko wiadomo, coś się dzieje, za 5 euro tam wejdę, pójdę, napiję się piwa, coś pooglądam, zleci mi dzień. Wiadomo, tak? Wiele ludzi tak do tego podchodzi. Oni też myślą, że ojejku, to są stroje ludowe, Boże, jakie one są piękne, ojej. Nie, to nie są stroje ludowe, to jest coś sztucznego, to jest nie jest folklor, tylko to już jest coś wtórnego, to jest folkloryzm. Dlatego mi się to tak za bardzo nie podoba, przyznam szczerze, bo no, nie lubię jak gdyby, kiedy coś się wprowadza, a się tego nie tłumaczy. I wiele ludzi potem robi sobie zdjęcia z tymi kobietami i mówi, popatrz, to jest serbołużycki strój ludowy, popatrz jaki piękny, nie? Kochani, to nie jest żaden strój ludowy. To jest wymysł czyjejś fantazji, tak? Na potrzeby właśnie tej jazdy konnej w Dniu Świętego Jana. No dobra, no ale powiedziałaś mi, jak wygląda tutaj ta pogoń za Świętym Janem. U nas tutaj w Polsce w tradycji Nocy Świętojańskiej to wygląda tak, że w dawnych czasach Święty Jan święcił tą wodą, ochrzcił Jezusa Chrystusa. No to oni to połączyli z tym, że prawdopodobnie w dawnych czasach, jeszcze przedchrześcijańskich, w tym okresie święciło się też wodę, tylko że w sposób bardziej pogański i część ludzi łączy to z takim faktem, że mniej więcej właśnie w czasie przesilenia letniego następowało przekwitnięcie wód, szczególnie tych stojących, sinica zaczęła obumierać i od tego czasu można było się już kąpać w otwartych wodach, nie narażając swojego ciała na szwank. Bo jeżeli ktoś się kiedykolwiek w teraźniejszych czasach zanurzył w wodzie z sinicami, no to tak. Dermatologia mu jest bardzo dobrze znana, a świąt oraz rany powstające na ciele no nie są najprzyjemniejszą rzeczą. Jednakże przy nocy kupały jest parę jeszcze ciekawych tradycji u nas w Polsce, które właśnie zapytuję ciebie, czy też występują
takie jak na przykład palenie sobótek, takie jak szukanie kwiatu paproci. Oczywiście inaczej, szukanie kwiatu paproci z osobą płci przeciwnej pod pretekstem jego znalezienia. Nie, nie, tutaj akurat nie ma takich zwyczajów w ogóle. Jedynym zwyczajem, który jest związany z tym przesileniem letnim, to jest to ta pozostałość, to jazda konna w dniu świętego Jana. Innych tutaj zwyczajów nie ma związanych z wodą w tym czasie, czy z ogniem w innym czasie. Są zwyczaje związane z wodą tudzież ogniem, natomiast w tym czasie nie ma. To jest jedyny zwyczaj, który się zachował w tym okresie, w roku. A jeżeli chodzi o biesiady, czy one są też organizowane na czas tego święta Łużyckiego, czy nie. Może nie? Nie. Dziwne, na biesiady jest inny czas też tutaj. Dobra, a jakie to są czasy? To jest po tym wyścigu Jana, czy może wcześniej, przed nim? Raczej w czasie karnawału. Raczej w czasie karnawału są takie tańce, potańcówki, to się nazywa zapust. I w czasie zapustów ta młodzież ma naprawdę bardzo huczne tańce i w dzisiejszych czasach, ja byłam na kilku zapustach, w dzisiejszych czasach niestety większość tych zapustów jest germanizowana, to znaczy co prawda te osoby, te kobiety i mężczyźni noszą stroje ludowe, całkiem nawet dobre, bez nakryć głowy oczywiście kobiety w dzisiejszych czasach, żeby sobie nie popsuć fryzur prosto od fryzjera. Ale niestety większość piosenek, hitów, tak bym powiedziała, które tam są grane, jest w języku niemieckim, a te osoby ani słowa nie znają w języku serbołużyckim. I niestety według moich badań wynika, że te osoby wcale nie przyznają się do słowiańskich korzeni i uważają, że zapust nie jest wcale zwyczajem serbołużyckim, tylko zwyczajem lokalnym z tej wsi. A strój, który noszą, nie jest strojem serbołużyckim, tylko strojem, uwaga, lokalnym z tego regionu, czy też z tej wsi. Wiele osób ma do tego takie podejście i absolutnie nie chce się przyznać, że babcia, dziadek, może jeszcze rodzice mówili po łużycku, tak, albo znali tylko łużycki, przecież to nie jest tak dawno, że babcia czy dziadek wychowali się na wsi, nie mieli kontaktu z miastem i nie mówili dobrze po niemiecku, tak? Nie oszukujmy się, to nie są tak odległe czasy, ale ci ludzie się do tego nie przyznają, uważają się za Niemców, dlatego że tak im to zostało do głowy wbite i są dumni z tego, że noszą strój regionalny, absolutnie nie łużycki, absolutnie nie serbo-łużycki i nie słowiański. No dobra, no ale z tego, co mówisz, wynika, że jednak jest taka recesja, jeżeli chodzi o kulturę serbo-łużycką na Łużycach, które są na Dolnych Łużycach na pewno. Na Dolnych Łużycach na pewno. No dobrze, ale na przykład, nie wiem, ja w tej chwili w Polsce zauważam pewnego rodzaju powrót do słowiańszczyzny, do takiej matni. No to jest piękne. No, a czy to się nie zaczyna dziać powolutku na Łużycach? Nie. Nie, na Łużycach bym powiedziała, że jest tendencja całkowicie odwrotna. Nawet ci ludzie, którzy działają w organizacjach, tak to powiem, serbo-łużyckich, rozmawiają między sobą w języku niemieckim, co mnie na przykład przeraża. A kiedy zapytałam się jednej pary takich osób, dlaczego nie mówią nawet ze sobą po serbo-łużycku, to stwierdzili, że po niemiecku jest łatwiej. Więc myślę, że to już nie potrzebuje żadnego komentarza. Także wiele ludzi uważa, że jeżeli pośle swoje dziecko na naukę języka serbołużyckiego, dolnołużyckiego w szkole, tak, bo to nie jest obowiązkowe, tylko fakultatywne, kto chce te dzieci posyła, to są jak gdyby zajęcia dodatkowe, tak, to uważa, że przez to dziecko nie nauczy się matematyk, nie nauczy się fizyki, nie nauczy się nic. No bo przecież to mu zabierze czas, w którym ono mogło przysiąść nad, nie wiem, geometrią. I wiele rodziców nie posyła dzieci też na serbołużycki, bo się boi, że im to namiesza w głowie. To są cytaty, tak, z moich różnych rozmów. Tudzież jak ostatnio spotkana przeze mnie osoba z dwójką dzieci, która nie pochodzi z Niemiec, tylko z innego kraju tutaj przybyła, jak gdyby, więc w domu mówi językiem swojego kraju, tak, to ta osoba powiedziała, że ona nie chce, żeby jej dzieci potem były dyskryminowane, bo oni w domu nie mówią po niemiecku, bo tak dobrze nie mogą. Jak ona jeszcze pośle dziecko na serbołużycki, to dziecko już w ogóle zwariuje i nie będzie w ogóle wiedziało,
po jakiemu ono ma mówić. Według mnie ludzie zapominają o tym, że jednym z największych skarbów, jakie posiadają na ziemi, jest właśnie ich własna kultura, a może nie przy okazji, tylko głównie język, który... Wielojęzyczność, tak? Wielojęzyczność. Tak, w którym języku jest zaklęta ta cała kultura, ale może nie rozmawiajmy o tym w tej chwili, bo mi się wydaje, że to jest temat naprawdę na kolejny podcast. No to jest bardzo, bardzo długi temat i też jest wiele różnic między górnymi a dolnymi Łużycami, to też musimy sobie uświadomić, że jeżeli mówimy, nie możemy mówić o Łużycach jako całości, tak? Nawet jako całości geograficznej, dlatego że znajdują się w różnych landach, tak? I też znajduje się część Łużyc po polskiej stronie jeszcze, o tym też nie możemy zapomnieć. Łużyce to górne, dolne, polskie, to jest bardzo skomplikowany temat, ale warto zaznaczyć i to chciałabym wszystkim powiedzieć, że jeżeli ktoś nie zna tego tematu, no ja ten temat badam już dosyć długo, i przyjedzie tutaj powiedzmy na wycieczkę, i to wszystko zobaczy, to powie, ojejku, jak tu jest pięknie, jak tu jest cudownie, jak tu jest wspaniale, jacy ci Łużyczanie są piękni, jakie mają kolorowe stroje, jak oni są tutaj szanowani, mamy dwujęzyczne nazwy ulic, no jest po prostu cudownie, tak? Natomiast kiedy się tutaj mieszka, kiedy się tutaj żyje, kiedy się ma tutaj dzieci, kiedy się tutaj pracuje też z tymi ludźmi, to wtedy można zauważyć, że to jest wszystko fasada. I można też zauważyć, że media serbo-łużyckie na dolnych Łużycach, podkreślam, bo o dolnych Łużycach mówię, czyli Chociebusz, Kotbusz i tutaj okoliczne wsie i miasteczka, to nie jest miejsce, gdzie ta kultura jest tak naprawdę żywa na co dzień. Ta kultura jest żywa na co dzień naprawdę jeszcze tylko w kilku rodzinach, tak? U kilku osób, a jeżeli chodzi o język dolnołużycki, to on naprawdę na ten moment, jak zbadała moja dobra znajoma, profesor Nicole Dolowy-Rybińska, językiem dolnołużyckim na ten moment mówi jeszcze około 400 osób. Ja uważam, że ta liczba jest zawyżona. Przyznam to szczerze. Uważam, że ta liczba jest mocno zawyżona, ale jest możliwe, że rzeczywiście jest to 400 osób tutaj na całym obszarze Dolnych Łużyc, tak? Ja tego nie zbadałam tak dokładnie, więc nie mogę powiedzieć. Ciężko jest znaleźć kogoś, z kim na przykład, kogoś młodego, o tak, nastolatka albo dziecko, które by płynnie mówiło po dolnołużycku. Ja znam tylko dwójkę dzieci, które naprawdę płynnie mówią po dolnołużycku, dlatego że ich ojciec bardzo się zaangażował i on mówi do nich tylko po dolnołużycku, chociaż nie jest dolnołużyczaninem, tak? Ale nauczył się tego języka perfekcyjnie i tym dzieciom ten język również przekazał. I jego dzieci również doskonale radzą sobie z językiem niemieckim i jeszcze z innym językiem i nie mają żadnych problemów. I to jest najlepszy przykład, że można, tylko trzeba chcieć. No i właśnie. I my jako Słowiańska Agencja Prasowa będziemy starać się o to, żeby takie perełki właśnie jak serbo-łużyczanie, ci górni i ci dolni byli w dalszym ciągu rozpoznawani, a nóż widelec w niedalekiej bądź dalekiej przyszłości język, kultura powróci na swoje ziemię i będzie czymś zupełnie naturalnym, czego sam sobie życzę i tobie też życzę. I na tym właśnie w dniu dzisiejszym zakończymy. Moim gościem była Justyna Michniuk.